które Bóg chce, żeby, które mają się dziać w naszym życiu, żeby się zadziały. My często rozumiemy nawet, że powinienem tak i tak, ale na przykład ogranicza nasz strach. Czyli chcę zadziałać w ten sposób, jaki wiem, że powinienem zadziałać, ale mam w sercu na przykład strach albo troskę. No różne możemy mieć emocje. Nie? I te emocje wpływają na nasze życie, wpływają na nasze decyzje, na nasze postawy. Więc chciałbym dzisiaj trochę o tym powiedzieć, żebyśmy popatrzyli sobie na Słowo Boże, jak mamy funkcjonować, jak mamy patrzeć. Asia dzisiaj tutaj mówiłaś ten przykład Hiskiasza, tak? No właśnie, możemy patrzeć na coś fizycznymi zmysłami, być przerażeni, być pod wpływem strachu, a duchowa rzeczywistość jest zupełnie inna. Podobny przykład mamy tutaj, kiedy przeczytamy. Kiedy sługa męża Bożego wstał wcześnie rano i wyszedł, oto wojsko otoczyło miasto razem z końmi i rydwanami. Jego sługa powiedział do niego: ach mój panie, cóż mamy czynić? Odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Wtedy modlił się Elizeusz: panie, otwórz proszę jego oczy, aby widział. Pan otworzył oczy tego sługi i ten zobaczył. Oto góra była pełna koni i ognistych rydwanów wokół Elizeusza. Podobny przykład, podobne sformułowanie, jak to, co czytałaś, Asiu, odnośnie Hiskiasza. Widzimy, kochani, jakie emocje targały i szargały sługą Elizeusza. On wstał rano, wyszedł i był przerażony. Ach, mój panie, co mamy czynić? Elizeusz do niego mówi: nie bój się. Nie bój się. Możemy patrzeć na rzeczywistość, na to, co nas otacza, fizycznymi oczami, fizycznymi zmysłami, albo możemy popatrzeć na rzeczywistość taką, jak Bóg mówi, że ona jest. Musimy nauczyć się patrzeć na rzeczywistość i nasterowywać, ukierunkowywać nasze emocje, układać nasze emocje tak, jak mówi nam Bóg. Tak, jak mówi Słowo Boże. Tak, jak kieruje nas Duch Święty i niekoniecznie to będzie zgodne z tym, co mówią nam zmysły. Bardzo często wręcz się to rozjeżdża. Nasze uczucia nie powinny nami kierować. To my możemy kierować uczuciami. To my możemy nastawiać swoje uczucia. Tak jak Duch Święty nam podpowiada. Mamy kolejny przykład. Zerwał się gwałtowny wicher, fale uderzyły w łódź, także już się napełniała. A on spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Obudzili go więc i mówili do niego: nauczycielu, nie obchodzi ci, że cię, że giniemy? Wówczas wstał, zgromił wiatr i powiedział do morza: milcz i uspokój się. I ustał wiatr i nastała wielka cisza. Wtedy powiedział do nich: czemu się tak boicie? Jak to jest, że nie macie wiary? Jezus pyta się swoich uczniów: dlaczego się boicie? No jak to dlaczego? No jest wiatr, woda się wlewa do łodzi, za chwilę się utopimy. Ich zmysły, oczy, ich czucie na skórze, to co słyszeli, to co, czego doświadczali, mówiło im: zaraz będzie źle, zaraz utoniemy. A Jezus, nasz mistrz, nauczyciel, mówi im: czemu się boicie? Kochani, ja wierzę, że to jest dzisiaj do mnie, do ciebie, do każdego z nas. To są słowa Jezusa. Jezus, wiecie, no można z tego wnioskować, Jezus nie daje nam prawa do tego, żebyśmy się bali. Dlaczego masz się bać? Dlaczego masz mieć negatywne uczucia w sobie? Nie pozwalaj sobie na negatywne uczucia w sobie. Nie pozwalaj sobie, żeby uczucia tobą sterowały, ja nie mogę sobie pozwalać na to. Bo duchowa rzeczywistość przede mną już jest odsłonięta. Mam Słowo Boże, mam Biblię, która mówi, co się dzieje tak naprawdę. Tutaj też jest, Elizeusz mówi: nie bój się.
Elizeusz był człowiekiem Pana, był Bożym prorokiem, on widział i prosi, aby jego oczy się otworzyły, aby zobaczył duchową rzeczywistość. I rzeczywiście sługa zobaczył, potem zaczęły się dziać wielkie rzeczy, tam ci wrogowie oślepli, odnieśli zwycięstwo. Tutaj tak samo. Czemu się tak boicie? Pyta Jezus. My mamy Ducha Świętego. Duch Święty nam otwiera duchową rzeczywistość, widzimy, co się dzieje w duchu i nie musimy się bać. Jeśli pojawia się w naszym życiu strach, przerażenie, troska, to są emocje, uczucia, które rodzą się z ciała. Ja pamiętam, jak się nawracałem, jeszcze to było takie popularne, teraz ostatnio tego nie słyszę tak często, ale takie popularne było stwierdzenie, że coś jest duszewne. Może być coś duchowe albo duszewne. Czyli mogę mieć duchowe uczucia albo duszewne uczucia. Czyli uczucia, które rodzą się w mojej duszy. Dlatego, że moje oczy, że moje zmysły dostarczają mi pewnych informacji, mój umysł jest zaprogramowany w pewien sposób, ale w nieboży sposób i dlatego zaczynam się bać, kiedy jest wichura. A Jezus mi mówi, wiecie, dzisiaj tak samo Jezus mówi do mnie, do ciebie. Jezus mnie i ciebie upomina, nie bój się. Dlaczego się boisz? To nie wiesz, kim ja jestem? Czy nie widziałeś w życiu tego, w swoim życiu? Czy nie czytasz w Słowie Bożym o tym? Dlaczego się jeszcze boisz? Dlaczego mi nie wierzysz? Dlaczego ciągle mi nie wierzysz? Dlaczego ciągle są w tobie wątpliwości, zwątpienie, niewiara, troska, lęk, smutek, przerażenie? Dlaczego w tobie są te emocje? Panie, no bo morze się burzy. No tak, ale ja jestem z tobą. I ja mam moc powiedzieć do tego morza w jednej chwili, uspokój się, ono się uspokoi. I nawet jeśli nie doświadczyłem tego w swoim życiu jeszcze, to mogę przeczytać o tym w Słowie i powiedzieć, Panie, Ty taki jesteś i to zrobisz. Wiara rodzi się ze słuchania. Jeśli czytamy Słowo, czytamy te wszystkie, po to czytamy te wszystkie opisy starotestamentowe, nowotestamentowe, życie Jezusa, po to, żeby mieć wiarę. Panie, Ty tak samo zareagujesz. Panie, ale zaczyna mnie boleć, ja zaraz umrę, będę mieć raka, będę mieć to, będę mieć tamto. Nie bój się, wierz tylko. Czy nie czytałeś tak wiele razy w moim Słowie o tym, jak ja uzdrawiam? I nie czytałeś o tym, że jest napisane, że jestem ten sam wczoraj, dziś i na wieki? Że nie musisz się bać swoich chorób, swoich rzeczy. Ta burza może trwać. Ja mogę rzeczywiście czuć, że zaraz umrę. Ale On jest ze mną. Nie muszę się bać. Czyli mieliśmy taki przykład, wiecie, tych przykładów jest mnóstwo. Mieliśmy przykład ze Starego Przymierza, tutaj mamy przykład z Ewangelii, ale popatrzmy jeszcze na przykład z Dziejów Apostolskich. To jest historia, końcówka już, jak Szczepan, wyobraźmy sobie, tutaj jest mowa Szczepana. A teraz zaczynamy czytać, co się działo później. Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i zgrzytali na niego zębami, a on pełen Ducha Świętego patrzył uważnie w niebo i ujrzał chwałę Boga i Jezusa stojącego po prawicy Boga. I powiedział, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i jednomyślnie się na niego rzucili, wyrzucili go poza miasto, kamienowali, a świadkowie złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca zwanego Saulem. Tak kamienowali Szczepana, modlącego się tymi słowy. Panie Jezu, przyjmij mego ducha. Mamy tutaj wzór postępowania, wzór emocji, jakie były w chrześcijaninie, który doświadczał strasznych rzeczy, doświadczył strasznej sytuacji. No, naprawdę, oni go zabili. Ale on nie bał się, pomimo tego, nie bał się wypowiedzieć tych wszystkich słów, które powiedział. Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew. Ale i on zobaczył ten gniew. On zobaczył gniew tego rozwścieczonego tłumu, który on wiedział, on był Żydem, on wiedział, że oni go zaraz zabiją za to. Bo tam nie było zmiłuj. On wiedział, że dla nich to jest bluźnierstwo. A pomimo tego
Patrzył uważnie w niebo, ujrzał chwałę Boga, Jezusa stojącego po prawicy Boga. I powiedział, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. On jeszcze dolał, wiecie, paliło się ognisko złości przed nim, a on jeszcze wziął wiadro benzyny i na to wylał. Bo powiedział, widzę niebiosa otwarte. On był w chwale, on był w uniesieniu. Czy w jego emocjach był strach? Nie było. Nie widać to, żeby był strach w jego emocjach. Jego emocje nie były sterowane przez jego oczy, przez to, co słyszał, przez to, co czuł. Czuł na sobie presję duchową tłumu, więc się wycofał i zbiegł z miejsca zdarzenia. Nie, on tak nie zrobił. No. Dokładnie. Duch Święty był napełniony Duchem Świętym. Jego emocje były inne. Jego emocje, można powiedzieć, były nielogiczne, tak? On się zachowywał nieracjonalnie, nielogicznie i wbrew temu, co dyktowała mu dusza, co dyktowało mu ciało, emocje, co mogło się stać. I podobnie zachowywał się Jezus w tej łodzi, podobnie zachował się Elizeusz, gdy zobaczył, że są otoczeni przez potężne wojsko wroga. Elizeusz też wiedział, miał otwarte. Jezus wiedział, bo miał otwarte, wiedział, kim jest, wiedział, miał otwartą rzeczywistość duchową, wiedział, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, co się wydarzy, czy coś mu zagraża, czy mu nie zagraża. Pamiętacie, jakiś czas temu tutaj się dzieliłem tym słowem o tym, że Jezus nie dał się tam utopić, później nie dał się strącić z góry, bo on wiedział, że jeszcze jego czas nie nadszedł. Paweł tak samo mówi w Dziejach Apostolskich, to jeszcze nie mój czas. Boży ludzie w relacji z Bogiem wiedzą, kiedy już przychodzi czas. Mojżesz wiedział, bo mu Bóg powiedział. My w ogóle czytamy o tym cały czas w Słowie. Ludzie byli spokojni, bo nawet gdy stoi przed tobą 1000 ludzi, którzy celują do ciebie z karabinu, a ty wiesz, że to jeszcze nie, że ty jeszcze masz zrobić to, to, to i to. Tam Elizeusz się pomodlił, Panie Boże, spraw, żeby oni oślepli. Taka była modlitwa. Niegrzeczna. No i oni oślepli i Elizeusz im tam zaczął mówić głupoty, a oni poszli, po prostu się pozabijali nawzajem. Ale to jest wiara i emocje, które nie podążają za tym, co widzą oczy, co słyszą uszy, co czuje skóra. Emocje, które podążają za tym, co Duch Święty mówi, a nie za tym, co jest na zewnątrz. Pamiętamy ten pierwszy werset listu do Koryntian. Kochani, może sobie przeczytamy wszyscy razem. W wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Nie w tym, co widzę. W wierze chodzimy, nie w widzeniu. Inne tłumaczenie. Nie w widzeniu pielgrzymujemy. W wierze. Nie pozwalajmy sobie, aby nasze zmysły wpływały na nasze emocje. Nie pozwalajmy sobie, aby kierowały nami nasze uczucia. Nami ma kierować wiara, nami ma kierować słowo, to co Bóg powiedział, nami ma kierować objawienie duchowej rzeczywistości, zasłona jest rozdarta, my widzimy Ducha, my widzimy Królestwo Boże, my widzimy chwałę Ojca, my widzimy Jego moc, Jego wielkość, wspaniałość. Nie dajmy się wkręcać w zmysły i w emocje, żeby nami szargały. Tu kolejne słowa Jezusa jeszcze tak. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe przeciwko wam. Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita wasza nagroda w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Jezus mówi, raduj się, kiedy cię prześladują, ciesz się. Nie narzekaj, nie dołuj się, nie pozwalaj sobie na narzekanie, właśnie na negatywne emocje, ale ciesz się, kiedy jadą po tobie, kiedy masz podgórkę, ciesz się. To znowu Jezus znowu nas zachęca do nielogicznego działania. Jezus znowu nas zachęca do tego, żebyśmy nie byli w tym, co nam mówi ciało, ale żebyśmy byli w tym, co nam mówi duch. Byśmy nie byli duszewni, czyli nie sterowani duszą, ale duchem, z ducha. Ci, których Duch Boży prowadzi, są synami Bożymi.
Nie, tam nie pisze, ci, których dusza prowadzi, są synami Bożymi. Ale Duch Boży. To jest nielogiczne, co tu pisze. Ale my to, ale to jest nasz nauczyciel. To jest nasz mistrz, tak? Mamy brać jego wskazówki i powiedzieć: Duchu Święty, no ja taki bardzo emocjonalny jestem. Znaczy te moje emocje są tak bardzo sterowane przez ten świat i przez to, co widzę wkoło. Pomóż mi. Pomóż mi, Duchu Święty. Zmień moje serce. Zmień moje nastawienie. Poczytujcie sobie to za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie. Amen. Fajny werset. Znowu totalnie nielogiczne, totalnie w ogóle, no jak to? Ciesz się, kiedy przechodzisz próby, raduj się. Poczytujcie to sobie za największą radość. Emocje inne niż podpowiada dusza. Kiedy mam trudno, kiedy jest mi ciężko, kiedy nie idzie, kiedy doświadczam próby wiary, to mam się z tego cieszyć. Tam dalej Jakub pisze o tym, że wasza wiara jest próbowana i będzie lepsza niż złoto, bardziej wypróbowana. Cieszę się. Dzisiaj wprawdzie moje emocje doznają uszczerbku, moje finanse mogą doznawać uszczerbku, może moje zdrowie dzisiaj doznaje uszczerbku, może coś mi się tam złego dzieje w życiu, może gadają na mnie, może no cokolwiek. Ale ja się cieszę, bo przechodzę przez tą próbę i wyjdę z niej lepszy. To jest Boży sposób. Nie muszę się dołować i jakby zajmować tym, że to mi się dzieje. To jest zresztą ta analogia do burzy. Ja płynę z Jezusem w łódce i są burze życiowe. Co chwilę wróg stara się usilnie i pracuje nad tym, żeby były burze w moim życiu. Ale one są po to właśnie, gdzie tam w tej łódce ci uczniowie mieli próbę wiary. Jezus, oni tam mówili: wierzymy, wierzymy, kochamy Cię, pójdziemy za Tobą wszędzie. Ale czasami Bóg mówi: no sprawdzam. Sprawdzam, czy to, co mówisz, jest tak, jak masz w sercu. Czy tylko mówisz na ustach, a kiedy przyjdzie zawierucha, kiedy przyjdą fale, się zaczną w koło, kiedy fale się wzburzą, to co z nas wyskakuje wtedy? To mówimy to już ostatnio też kilka razy. Jak Cię coś naciśnie, co się wyleje? Czy jak naciśniesz pomarańczę, to się wyleje sok pomarańczowy, czy jak naciśniesz pomarańczę, to się wyleje olej przepracowany, silnikowy, nie? To życie nas naciska co chwilę i my możemy mieć ładną skórkę, ładne opakowanie, jestem chrześcijaninem, takim tutaj, już jestem w tym dobrym kościele, nie w tym złym, już po prostu tyle lat jestem wierzący, ale coś z ciebie wypłynie, jak się naciśnie. Jakie emocje się pokażą? Co w sercu jest? I te naciśnięcia są dobre, nie musimy się ich bać, nie musimy się ich wstydzić. Nawet jak wycieknie ta brudna ciecz ze mnie, a powinien wylecieć sok pomarańczowy, to nie muszę się tym jakoś, no wiadomo, jest mi smutno. Ale to jest super informacja dla mnie. Wow, wyskoczyło ze mnie. Miało być inaczej, jest inaczej. I to jest miejsce, w którym mogę pokutować, w którym mogę paść na kolana przed Panem i powiedzieć: Boże, no, Ty widziałeś, a teraz ja zobaczyłem, że jestem cienki i potrzebuję Twojej łaski, potrzebuję Twojej siły, potrzebuję Twojej zmiany, potrzebuję, abyś mnie wzmocnił, abyś pomógł mi przepracować ze mnie te sfery, w których jeszcze jestem cielesny. Nie? To nie jest powód. Bóg tego nie robi po to, że jest takim sadystą i bierze tą moją pomarańczę i grzyt, wycieka czarna maś. I Bóg mówi: a widzisz, nie mówiłem? Taki z ciebie cwaniaczek, popatrz, co tu cieknie. I myślę, że Bóg tak nie robi. Tylko Bóg z miłością przychodzi, naciska, wycieka czarna maś, a Bóg mówi: mogę ci pomóc to zmienić. Przyjdź, oddaj mi to. Daj mi to. Nie bój się tego. Ja wiedziałem, że taki jesteś. No ty nie wiedziałeś, myślałeś, że jesteś lepszy. Ty nie wiedziałeś, ale to ci pokazuje, że potrzebujesz mnie. To nam pokazuje, że potrzebuję Boga cały czas. Potrzebuję, żeby On mnie zmienił. Potrzebuję się uniżać przed Nim, pokutować, skupić się na danym problemie w danym czasie. Bóg nie jest też taki, że wszystko na raz ponaciska.
i jesteśmy oszołomieni, ale tutaj się rozprawia z troską, za chwilę z lękiem przed ludźmi, za chwilę z jakimiś tam fobiami, kompleksami, różne rzeczy. Bóg się pomalutku z nami rozprawia. I to jest dobre, że naciska, to jest dobre, więc poczytuję sobie to za największą radość. To chcę tylko ładnie wyglądać, być ładną pomarańczą i kiedyś świat się skończy, stanę przed Bogiem i po prostu wyleje się ta maść. Czy to jest dobry moment, żeby się maść wylewała? No nie. Tam już nie będzie łaski. Teraz jest czas łaski. Potem będzie już tylko sąd. Więc ja już teraz chcę. To jest tak jak z chorobą. Niektórzy ludzie mówią, czytaję taki przykład, nie? Że ktoś tam nie pójdzie do lekarza, bo się boi, że mu coś znajdzie. I tak chodzi, ma się coraz gorzej z miesiąca na miesiąc, a on nie pójdzie, bo mi znajdzie jakiego raka i co wtedy będzie, nie? I tak odpycham od siebie tą świadomość, tą rzeczywistość, że coś we mnie jest nie tak. Wszystko mi pokazuje, że coś jest nie tak, ale nic z tym nie zrobię, bo się boję dostać informację, że coś jest nie tak, nie? No, krz. No, ale tacy jesteśmy. Tacy jesteśmy. Uciekamy od tego. Nie? I tak samo z Bogiem. Nie, może jestem chrześcijaninem fajnym, tutaj super, ale mówi, no nie jesteś jeszcze dziecko, no daj mi siebie obrabiać. Nie? Za najwyższą radość sobie poczytujcie. Cieszmy się doświadczeniami, próbami, dlatego, że widzimy głębiej. Bóg nie pozwoli, aby przyszła na nasze życie próba większa, niż potrafimy ją znieść. Bóg nie pozwoli na to. Więc możemy być spokojni, to mnie nie zabije. Czasami rozmawiam z kimś i ktoś mówi, ja już nie wytrzymam. Nie wytrzymasz, wytrzymasz. Nie bój się. Na pewno wytrzymasz, ale już mi tak ciężko, że zaraz umrę. Nie, nie umrzesz. Chciałbyś. Nie umrzesz. Nie są te doświadczenia tak ciężkie, żeby miały nas zabić. On jest miłością. Bóg jest dobry. Ale w swojej miłości On musi nas czasami naciskać. Musi sprawdzać. I to nie dlatego, że On chce sprawdzić. On wie doskonale, co jest w naszym sercu. Ale On te rzeczy robi dlatego, że chce nam pokazać, że Go potrzebujemy. Że jeszcze pewne sfery nie są... I to też nie jest, wiecie... Ta idealność taka nasza, do której Bóg nas prowadzi, ona jest po to, ona jest dlatego, Bóg tak nas prowadzi, oczyszcza, uświęca, że Bóg chce, żebyśmy byli bardziej poddani Duchowi Świętemu. Żeby Duch Święty mógł przez nas działać tak, jak działał przez Jezusa, który nie miał grzechu. Bo jeśli jest we mnie jakiś grzech, zła skłonność, negatywny sposób myślenia, jakieś złe, nieboże przekonania, i one sobie będą we mnie, to Duch Święty będzie chciał przepłynąć, a ja mu nie pozwolę. Bo to mnie będzie trzymało. Jak ma ten świat być zmieniony? Jak Duch Święty ma się manifestować przeze mnie, przez ciebie, jeśli w nas jest dużo tej czarnej mazi? Ja my sobie tak chodzimy z tym. Bóg, pamiętamy, co powiedział Jezus, że nas na to wyciągnął, po to nas uratował, abyśmy wydali owoc. Tak, On to zrobił dla nas, ale On przez nas chce zmienić świat. I Bóg ci nie da spokoju, dopóki nie będziesz jak Jezus. Dopóki nie będę jak Jezus, On mi nie da spokoju. Będzie mnie naciskał. Im szybciej się poddam, im bardziej ja sam wejdę będę współpracował z Bogiem. Nie będę czekał, aż On będzie musiał robić jakieś drastyczne rzeczy w moim życiu. Bo On to robi z miłości. Ale my często zmuszamy Boga do drastycznych rzeczy. On by chciał to zrobić łagodniej. To tak jak z dzieckiem, któremu mama mówi, nie wkładaj tego paluszka do tej dziurki w ścianie. Mówi mu na początku delikatnie, ale mama się odwraca, a dzieciak znowu. Nie wkładaj tego palca! Mama się odwraca, a dzieciak no znowu. No i wtedy mama podchodzi i psz! No i wtedy już nie wiedział, że ma nie wkładać, nie? Czyli, a mógł posłuchać za pierwszym razem, nie musiał dostać po tyłku, mógł posłuchać za pierwszym razem. I my często tak z Bogiem, tak testujemy, kiedy wreszcie przejmę, ile jeszcze Bóg wytrzyma, ile jeszcze czasu, czy zaraz wykręci mi to ucho, czy mi nie wykręci. Nie?
czy przyjdzie na mnie jakaś katastrofa, czy jeszcze mogę ten krok zrobić w tą złą stronę. My tak często testujemy Boga. Nie musimy. Możemy z Nim współpracować i sami się poddać. Tu jest super, bardzo lubię ten... To jest o naszym życiu. O różnych rzeczach. Choćby drzewo figowe nie zakwitło, nie było plonu w winnicach, choćby owoc oliwy zawiódł i pola nie przyniosły żywności, trzoda zniknęła z owczarni i nie było bydła w oborach. Choćby te rzeczy się stały, ja jednak będę się radował w Panu, rozraduję się w Bogu mego zbawienia. Jakie emocje normalnie są w ludziach, którzy nie zbierają z drzew owoców? Którzy idą w pole zebrać żniwo, a tam nie ma żniwa. Idą do obory, żeby wziąć kurczaka na rosół, a tam nie ma kurczaka. Idą do obory, żeby wziąć cielaczka na stejka, a tam nie ma cielaczka. Jakie są uczucia w ludziach, którzy, że wiesz, przychodzisz, idziesz do sklepu i nie masz nic na karcie. Albo na półkach nic nie ma. Jakie są uczucia w takich ludziach? Radują się w Panu. Nie, to my tacy jesteśmy. To my działamy według tego, co mówi Bóg, a nie, tego, nie według tego, co mówią nam emocje. Nie według tego, co widzą nasze oczy. My mamy działać tak, jak tu jest napisane, a nie tak, jak nas nauczono. Musimy wręcz znienawidzieć, musimy uznać to za grzech, za nieprawość w sobie. Niesprawiedliwe jest, żebym ja się troszczył, podczas gdy Bóg jest dobrym Ojcem. To jest w ogóle obraza mojego Ojca. Ja go obrażam, to jest grzech. Troska, lęk, niewiara, smutek, narzekanie. Czy to nie jest grzech? I może wszystko się walić, ale jak ja przychodzę do kościoła, czy, wiecie, tu też mówię o tym wymiarze, że my często przynosimy, nie dość, że sobie nie dajemy rady z naszymi emocjami, kiedy jesteśmy w codzienności, jest poniedziałek, wtorek, środa, jest czwartek, godzina 13, dostajesz fakturę, nie masz za co zapłacić, albo w piątek o 7:30 dostajesz nieprzyjemnego SMS-a od kogoś, który cię wyzywa, albo ktoś cię prześladuje po drodze, albo ktoś niesprawiedliwie cię osądził, albo widzisz jakiś wpis, jakiś komentarz na Facebooku na swój temat niedobry i masz po prostu zjechane emocje i wszystko cię wkurza, i jeszcze cię ten rozdrażnił, tamten cię rozdrażnił i my nie dajemy sobie rady z tym w tygodniu, ale potem jeszcze przychodzimy do kościoła, przychodzimy uwielbiać Pana i mamy się radować w Panu, ale te rzeczy tak bardzo dotknęły nasze emocje, że my nie potrafimy się otrząsnąć z tego. Tak bardzo jesteśmy sterowani emocjami tego świata. Nie wyspałem się, jestem wkurzony, jestem zmęczony, a on mi coś powiedział, a ona się źle popatrzyła na mnie, a nie mam nic w portfelu, a jak ja wytrwam do następnego, a boli mnie kolano. My mamy milion różnych rzeczy na usprawiedliwienie siebie tego, żeby być smutnym, przygnębionym i rozwalonym. Mamy milion usprawiedliwień, od razu, jak z automatu. Ale tu pisze coś innego, Jezus mówi coś innego. Co z tego, że masz burzę? Ja lubię tych dwóch dziadków z Mapetów. Nie, jeszcze młodzi nie wiedzą, co to Mapety, ale było takich dwóch dziadków na balkonie, siedzieli i oni mówili, a who cares? Kogo to obchodzi? Kogo to obchodzi, że mnie kolano boli? Kogo to obchodzi? Mnie to nie obchodzi, że mnie kolano boli. Nie obchodzi mnie, że nie mam nic w portfelu. Nie obchodzi mnie, że jest burza. Nie obchodzi, że na mnie nagadałeś. Nie obchodzi, że się krzywo na mnie patrzysz. Mój Bóg mnie kocha. Jestem niezależny. Uczę się być niezależny od tego, co się dzieje wkoło. Nie obchodzi mnie, że na spotkaniu chrześcijańskim jest jak na pogrzebie. Nie obchodzi mnie to. Ja się cieszę moim Bogiem. Wiecie, o czym mówię? I to jest to.
Nie, bo taki kawał jest, znaczy kawał, to chyba naprawdę tak było, że tam się spotkało dwóch pastorów, jeden z charyzmatycznego, a drugi z jakiegoś konserwatywnego i mówi: a u was na spotkaniach, na uwielbieniach to jak na dyskotece. A u was jak na pogrzebie. Ja wolę być na dyskotece niż na pogrzebie. Ale wiecie, czasami jest tak jak na pogrzebie, dlatego że przynosimy wszystko do kościoła. A kogo to obchodzi? Są burze, ale Jezus ci mówi, co masz robić w burzach. Masz Mu ufać. Czy uwielbiamy Go za to, że nie ma burz albo są burze? Nie, uwielbiamy Go dlatego, że nas kocha i oddał za nas życie. Czy cieszymy się Nim dlatego, że mam pieniądze, czy nie mam? Nie, cieszymy się dlatego, że jest dobrym Ojcem, który się troszczy. No dzisiaj mogę nie mieć, ale On sprawi, że będę miał we właściwym czasie i właściwą ilość. On wie, on wszystko rozumie, on wszystko przygotował, on wszystko się troszczy. I nie ma znaczenia, że się na mnie krzywo patrzy, że mnie obgadujesz, że robisz mi na złość. Nie ma znaczenia, ja się cieszę moim Bogiem. Nie ma znaczenia, że rząd podpisał taką ustawę, a premier podpisał takie rozporządzenie. Nie ma znaczenia. Ja się cieszę w Panu. Bo Go znam, bo zasłona jest otwarta, widzę chwałę nieba. To jest moja ojczyzna, to jest mój dom, to jest moje życie. Moje uczucia są tam bardziej niż tu. To Katrin Kurman powiedziała, że dla mnie świat duchowy jest bardziej realny niż fizyczny. A czy dla nas? Że to, że tutaj jesteśmy, duchowy świat widzieć. Otwórz moje oczy, Panie, abym widział, tak jak ten, otwórz Panie oczy tych sług, aby widzieli. Wiecie, tylko no widzenie jest przez Słowo, przez objawienie, przez Ducha Świętego. Jak nie widzimy, no to się tym nie cieszymy, to widzimy tylko to, co zmysłowe. Kiedy przyjdzie to, co duchowe, to, co zmysłowe ustąpi. I to tak jest w wielu rzeczach, tylko my sobie pozwalamy. My sobie za dużo pozwalamy, wiecie, to jakbyśmy sobie pozwalali, nie wiem, na przykład w paleniu papierosów. Jestem chrześcijaninem, nie palę. No ale tam w piątek wieczorem, jak nikt nie widzi, z kolegami sobie stanę gdzieś, no to sobie zapalę jednego. Nie? To sobie pozwolę, nie? Albo tam nie upijam się, ale czasem sobie pozwolę, żeby się upić. Nie przeklinam, ale czasem jakaś tam bluzga pójdzie, jakaś wiązanka, nie? I tutaj mamy, bracie, siostro, no, sami na siebie nawet mamy takie, nie, no nie powinienem, mam się ograniczać, nie? Nie będę tego robił, zawalczę z tym. A kiedy są emocje, to my sobie pozwalamy. Ja myślę, że dlatego dzisiaj Bóg mówi do nas, żebyśmy zobaczyli, że to jest grzech jak każdy inny, znać Boga, mieć objawienie, mieć Słowo, mieć Ducha Świętego, widzieć chwałę, widzieć Jego moc w duchu, a jednocześnie zachowywać się tak, jakby tego nie było. Nie pozwalajmy sobie na to, bo grzeszymy. Widzimy Izraelitów, którzy narzekali pomimo tego, że widzieli, i Bóg rozesłał ich trupy po pustyni. Dlatego, że sobie pozwalali. Bóg działał, a oni robili wbrew. Dlatego to, co Zosia mówiłaś przed chwilą, to jest to słowo. Zawsze się radujcie. Paweł mówi, zawsze się radujcie. Co u ciebie? No, tu się sypnęło. Chwała Panu, Bóg mnie kocha, to wszystko odkręci. To jest postawa chrześcijanina. Zawsze się radujcie. Nowe rozporządzenie, nowy lockdownik, nowe to. Zawsze się radujcie. Panie, Ty jesteś ze mną, Ty mnie poprowadzisz. Ty pomiędzy tymi rzeczami mnie poprowadzisz. Ty mi dasz siłę. Tu się nie udało, nie powiodło się, nie zdałem egzaminu. Nie udało się tu, tam. Tu zawaliłem, sam też nasze słabości. Zawaliłem, jest źle. Ale Boże, Ty jesteś ze mną, Ty mi pomożesz. Ty mnie kochasz. Zawsze się radujcie, Paweł pisze. To w wielu miejscach jest. W listach Pawła to sformułowanie. Nie pozwalajmy sobie na doły.
Nie pozwalajmy sobie na te stany takie depresyjne. Na, nie dość, że sami sobie pozwalamy, to jeszcze po prostu tak jak ci siewcy idzie z takim koszykiem, z tym ziarnem i jeszcze tak rozsiewasz po wszystkim. Żeby tak wszyscy się tak nasmucili twoim smutkiem. Żeby tak wszyscy poczuli tą, ten twój straszny ból. I ten, albo ten, ten lęk, albo coś. Nie róbmy tego. Siejmy radość. Czy ja mam prawo siać radość? No mam. Ale bracie, przecież wszystko się wali. Ale mamy Boga, który jest większy. Więc ja się będę cieszył, będę się radował, będę chwalił, będę uwielbiał. Dzisiaj to wygląda źle, a jutro będzie wyglądać dobrze. Mamy podstawy do tego, czyli to nie jest taki amerykańskie pozytywne myślenie, będzie dobrze. Bo to jest takie psychologiczne rzeczywiście, Amerykanina się tam zapytasz, jak tam, co tam, wszystko super, nie? I to jest taki nurt w psychologii, gdzieś tam w tej filozofii pozytywnego myślenia. Wyznawaj pozytywnie, ale my mamy podstawę, żeby wyznawać pozytywnie. Tu jest nasza podstawa. Bóg powiedział. On już dał swego Syna. Ja mam podstawę się spodziewać dobrych rzeczy w przyszłości, bo Bóg jest ze mną. Nie będę się bał. Nie będę narzekał, troszczył się, chodził w potępieniu, w smutku i tak dalej. I nie będę tego przynosił też, kiedy przychodzę do kościoła. Ten werset ostatnio tak często mi przychodzi do serca. Cierpieliście ze mną w moich więzach, przyjęliście z radością grabież waszego mienia. Z radością grabież waszego mienia. Boża logika. Czy my się cieszymy, kiedy tracimy? Z radością. Ale dlaczego? Bo to właśnie tu jest wyjaśniona podstawa. Wiedząc, że macie lepszą i trwałą majętność w niebie. Zabierzcie mi wszystko. Odetnijcie mi ręce i nogi. Wrzućcie mnie na pustynię. I co tam było jeszcze, Martynka? I pojeździcie po mnie walcem. O, tak jest. Rzućcie mnie na środku pustyni samego i pojeździcie po mnie walcem. I tak będę uwielbiał Boga. I tak się będę cieszył moim Bogiem. Dlatego, że mam życie w Nim. On jest moim szczęściem, nie Ty. Nie Kościół, nie, nawet nie bracia i siostry. To jest wspaniałe i dobre. Ale jak pokładamy ufność człowieku, Biblia mówi, że jesteśmy przeklęci. To nie chodzi o to, żeby nie mieć relacji, żeby sobie nie ufać i żeby mieć dystans do siebie. Ale chodzi o to, że ja zawalę. Ja kiedyś Cię zranię, bo jestem człowiekiem. Już dzisiaj Cię przepraszam, nie chcę. Robię wszystko, żeby tak nie było. Ale kiedyś będziesz oczekiwać ode mnie pomocy czy porozmawiania, a ja Cię, brzydko mówiąc, zleję. Albo nie będę miał czasu dla Ciebie, albo będę miał zły humor i Ty powiesz, no już ten pastor po prostu już się mną nie zajmuje i teraz i przez tydzień będę mieć zwiechę. Nie musisz tak robić. Musisz tak myśleć. Możesz mieć cały czas radość, pokój, odpowiedzi, miłość, której potrzebujesz, jest tylko w Jezusie. Ale pisze, radość z Pana jest moją ostoją. Ostoją, Nehemiasz, tak. Ostoję się, kiedy będę się radował w Panu. A dlaczego mam się radować Panu? Bo On jest potężnym Królem. I On ma wszystko. I tu jest napisane. Nie odrzucajcie waszej ufności, która ma wielką zapłatę. Potrzeba bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Cierpliwe przechodzenie przez trudności, przez próby. Nie skupianie się na trudnościach i próbach, ale skupianie się cały czas na Nim. On jest moim bezpieczeństwem. I nawet jak tu wszystko zawali, to ja i tak wejdę i będę miał od Niego majętność w niebie. Będę miał od Niego chwałę w niebie. Dzisiaj wszyscy się mogą ze mnie śmiać i mnie obgadywać. Będę miał chwałę u Niego. Dzisiaj mogę wszystko stracić. Będę miał majętność u Niego. Możesz mi dzisiaj odciąć ręce i nogi, wyłupać oczy. Będę miał wspaniałe ręce i nogi od Niego i oczy. Nie muszę pokładać nadziei w tym świecie. Tutaj jest jeden taki, dwa wersety, jeden slajd.
o tej rzeczywistości, która też bardzo mocno działa między nami, o tym diable, który się nazywa potępienie i oskarżenie. To też nas dołuje. To też nam powoduje smutek. To też powoduje, że czujemy się oddzieleni od Boga. Przychodzimy się modlić, ale co? Ale przedwczoraj mi się przydarzyło, upadłem. Znowu to zrobiłem, to czego nie chcę, to czego nienawidzę. Wyskakują z nas różne niedobre rzeczy, grzechy. I to nie chodzi o to, żeby się jakoś tam usprawiedliwiać. Wiadomo, mamy wyrzuty sumienia. Ale tu jest niesamowity werset Jana 3,18. On mi pomógł wyjść z wielu uzależnień, w których byłem. Jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większy niż nasze serce. Kiedy wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, nam przebacza i oczyszcza. Kiedy zgrzeszysz, kiedy zrobisz coś nie tak, przyjdziesz do Boga, wyznasz, przeprosisz Boga, to Biblia mówi, że On jest wierny i ci przebaczy. I nie musisz chodzić przez miesiąc w potępieniu. I nie musisz chodzić w wyrzutach sumienia. Tu jest napisane o tych wyrzutach sumienia. Jeśli masz wyrzuty sumienia, to Bóg jest większy niż twoje sumienie. Jeśli jest napisane, że On ci przebaczył, to możesz się znowu rozradować i powiedzieć: Boże, miałem grzech przed chwilą, który mnie wprowadzał do piekła, ale Twoja krew mnie oczyściła, jestem znowu czysty. Musimy znowu zobaczyć to. My patrzymy cieleśnie na naszą grzeszną naturę. My patrzymy, znowu pozwalamy emocjom potępienia, oskarżenia, zdołowania i przychodzimy do Boga, przychodzimy na uwielbienie. I chcemy się modlić, chcemy doświadczać Ducha Świętego, ale jestem grzeszny. Już mówiłem 5 razy Bogu o tym grzechu, ale dalej się czuję taki grzeszny. Czuję się taki niegodny. Boże, jaki ja jestem niegodny. Tak jestem beznadziejny, Boże. Uwielbiam Cię, jestem taki beznadziejny. Tak robimy, bo dajemy się ponieść emocjom. Emocjom, duszewnym emocjom potępienia. Jeśli Bóg mówi, że mamy przebaczone, jeśli pokutowaliśmy, wyznaliśmy grzechy, to masz przebaczone i nie musisz się katować. Możesz powiedzieć: w imieniu Jezusa mam przebaczone i Bóg jest większy niż moje wyrzuty sumienia. Panie, modlę się o tych, których skrzywdziłem moim grzechem, naprawię, coś zrobiłem źle, naprawię to, pójdę, przeproszę, ukradłem coś, to pójdę, te pieniądze oddam. Panie, przepraszam Cię, wiem, że mam przebaczone i staję przed Bogiem i jestem czysty i mogę Go uwielbiać, mogę się cieszyć, znowu mogę być w tej radości. Nie pozwalajmy sobie, aby te emocje nas rozwalały. Nie pozwalajmy sobie, nie przychodźmy przed Boga z tymi emocjami. Nasterowujmy emocje zgodnie z tym, co mówi Bóg, a nie z tym, jak zostaliśmy nauczeni. Tutaj jest też podobne, właśnie jak przychodzimy się modlić, przychodzimy uwielbiać, to my przychodzimy jak do sali, w Krośnie na Tysiąclecia jest sala i ja przychodzę się pomodlić. I przychodzisz i widzisz te same twarze, te same zachowania, tych samych ludzi, te same może piosenki. Ale co mówi Biblia na temat tego, co tu się dzieje? Jeśli będę patrzył cieleśnie, no to mogę być znudzony. A jeśli patrzę tak, jak Bóg mówi, podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do niebieskiego Jeruzalem, do niezliczonej rzeszy aniołów, na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi. To jest obraz duchowy Kościoła, uwielbienia. I mogę się poddać znudzeniu swoim naturalnym, fizycznym emocjom, które są we mnie, że mi się nie chce, nie wyspałem się, miałem ciężki tydzień, przyjdę do kościoła, trochę odeśpię. Tu jest coś innego napisane. Tu jest coś innego. Nie przychodzę z tymi emocjami. Ja patrzę w duchu na rzeczywistość. I wtedy to ma sens.
Bo to jest bardziej realne niż to. Duchowy świat jest bardziej realny. Bóg jest bardziej realny niż my wszyscy razem wzięci. Bo Bóg tylko cofnie swoją rękę i my wszyscy znikamy, a On dalej jest. On podtrzymuje wszystko swoją mocą. I Bóg tylko wziąłby swój palec jeden i cały świat znika. Wszystkie problemy znikają. Góry, morza, niebo, słońce, wszystko zniknie, gdyby Bóg tylko powiedział koniec. On jest bardziej realny niż my wszyscy razem wzięci. Żyjemy dlatego, że On chce, żebyśmy żyli. To On jest źródłem, On jest Ojcem, On jest wszystkim, a my jesteśmy w Nim. I dlatego duchowy świat jest nadrzędnym światem. To tak jak na matematyce się uczyliśmy w pierwszej czy drugiej klasie w podstawówce. Pani rysowała kółko i w środku małe kółko. I mówiła, to jest zbiór A, a to jest podzbiór B. Podzbiór B zawiera się w zbiorze A. Tak, Pani uczyła? I Bóg jest tym zbiorem A, a my jesteśmy podzbiorem. My jesteśmy częścią, małym kółeczkiem w olbrzymiej przestrzeni. Kiedy Bóg chce, to my jesteśmy, a Bóg nie chce, to my znikamy. I dlatego On jest bardziej realny niż my wszyscy, niż te ściany, niż ta podłoga, niż nasze ciała. On jest realny. Niż to, co mówi telewizja, to, co się dzieje wokoło. To, co On mówi, jest prawdą, a to, co nam mówią zmysły, to jest kłamstwo. Jesteśmy bardzo często oszukani. Jak nas wzrok oszukuje, jak włączasz komputer i wyświetla ci się jakiś piękny krajobraz, piękne góry, lasy, łąki i pod spodem podpis człowieka, który stworzył to w Photoshopie. Wzrok nas oszukuje. Idziesz do kina, oglądasz jakiś kosmitów, jakieś statki kosmiczne, jakieś przestrzenie niestworzone i po prostu mówisz, wow, ale to wszystko. Ale to goście zrobili w komputerach. Wzrok nas oszukuje. Tam nawet w 5D czy w 7D to poczujesz wiatr tego statku kosmicznego, który przepływa, który przelatuje obok ciebie. Spryskają cię wodą z jakiejś dyszy, żebyś poczuła, jak Godzilla cię z zębów Godzilli spada na ciebie woda. Znaczy ślina. Ty to poczujesz, ale to jest oszustwo. Dzisiejszy świat bazuje na oszukiwaniu naszych zmysłów na każdej sferze. I dlatego nie możemy polegać na tym, co nam mówią oczy, ale na tym, co nam mówi Bóg, co mówi Słowo Boże. No i tu jest niesamowita modlitwa z Efezjan. Paweł się modli, aby Bóg oświecił oczy waszego umysłu, abyście widzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa. To jest modlitwa o to, aby Duch Święty otworzył, aby dał nam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego. Możemy się o to modlić. Jeśli dzisiaj w moim życiu, w Twoim życiu jest więcej cielesności, więcej emocje są sterowane tym światem, niż tym, co mówi Bóg, módl się o to. Wołaj, Duchu Święty, zmień mnie, przeobraź mnie, oświeć oczy mojego umysłu, abym wiedział. Chcę poznać Ciebie, Twoją chwałę, Twą wielkość. Chcę doświadczyć Ciebie. Chcę, żeby moje uczucia były sterowane tym, co Ty mówisz i tym, co jest w duchowym świecie, aby nie były sterowane tym światem, ale Twoim światem. Abym był cały czas szczęśliwy, bo mam do tego podstawę. Abym cały czas czuł się kochany, bo mam do tego podstawę. Abym cały czas czuł się bezpieczny, bo mam do tego podstawę, bo Ty jesteś gwarancją mojego bezpieczeństwa. Nie ten świat, nie stan konta, nie rząd. W wierze pielgrzymujemy, wiara w to, co Bóg powiedział, a nie w to, co widzę. Często to, co widzę, jest w sprzeczności z tym, co mówi Bóg. A ja mam wybrać to, co mówi Bóg. Mam to przyjąć i to ma spowodować, że moje uczucia podążą za tym, co mówi Bóg i mają podążyć za tym, co mówi Bóg, a nie za tym, co moje oczy pokazują.
I wtedy się ostaniemy, i wtedy przejdziemy przez to życie, nie damy się wciągnąć w diabelskie gierki, które tu są prowadzone. Patrzeć na to, co mówi Bóg. I nasze uczucia wtedy są inne. I kochani, na koniec jeszcze, zobaczcie, te wszystkie nasze emocje czy zmysły, one są opisane w Słowie, one są, wiecie, ja widzę to tak, że na przykład smak, że kiedy człowiek był, Adam i Ewa byli w raju z Bogiem i oni czuli smak tych rzeczy, to było tak wspaniałe, tak wielkie i tak duchowe, ale potem, kiedy wyszli z raju, kiedy zostali usunięci z raju i im dalej od Boga, im więcej czasu minęło od przebywania w raju, tym te nasze smaki po prostu się przytępiły, że są gorsze, że my nie odbieramy tego smaku duchowego. Ale zobaczcie, jest napisane, skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Możemy mieć duchowy zmysł smaku, skosztować Pana. Możemy doświadczyć Jego smaku. Nie tylko smaku ciastka czy schabowego, ale smaku Pana. Możemy na nowo w Duchu Świętym rozkręcić nasze emocje duchowe. Jezus mówi, macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie. Mówił do ludzi, którzy stali i patrzyli do Niego i słuchali Jego słów. A On mówi, macie oczy, które nie widzą duchowego świata. Macie uszy, które nie słyszą. Słuchanie, słyszycie, to są wielkie. Dlatego, że ich duchowe uszy były zamknięte. My mamy uszy, aby słyszeć od Boga, aby słyszeć Boga, słyszeć duchowy świat. Możemy to rozwinąć w sobie. Możemy zostać na tym poziomie cielesnym tylko. To, co mi powie ucho, to wpływa na moje emocje. A mogę być w Duchu Świętym i odbierać prorocze słowa. Mogę Słowo Boże brać w Duchu Świętym i ono zmienia moje życie. Wzrok. Wtedy zobaczymy twarzą w twarz, czy jest duchowe patrzenie. No, Paweł mówi o tym, też Słowie jest o tym. Oni zobaczyli, można zobaczyć duchowe rzeczy, można zobaczyć anioła, można zobaczyć demona, można zobaczyć wspaniałe duchowe obrazy. Możemy mieć duchowy wzrok i pozwolić, aby duchowe zmysły, tutaj tak wypisałem, jak mamy 5 zmysłów fizycznych i one mogą się rozwinąć, aby odbierać duchowe rzeczy dla nas. Abyśmy widzieli, tak jak ten Gerazi, ten sługa Elizeusza, on miał zamknięte oczy, a Elizeusz się pomodlił i jego oczy się otworzyły i zobaczył wspaniałą armię aniołów, którzy ich ochraniają. Jego oczy zostały otwarte. Duchowe oczy. Możemy też to mieć i powinniśmy to mieć, powinniśmy rozwijać w sobie te duchowe zmysły, aby nie pozostawać pod wpływem cielesnych zmysłów, które nas zwodzą. Tutaj w 2 Koryntian jest o tym, że my roznosimy woń poznania Pana. Jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa. Zapach, duchowe zapachy. Możemy doświadczać cudownych duchowych zapachów. My jesteśmy takimi zapachami. Dla jednych to jest zapach zbawienny, a dla tych, którzy giną, jest to wonią ku śmierci. Dla tych, którzy... dla drugich wonią ku życiu. Dotyk. To, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, to na co patrzyliśmy, czego dotykały nasze ręce, o słowie życia. Możemy duchowo dotykać Boga. Możemy być duchowo dotykani przez Boga. I wtedy nasze emocje mogą być z duchowej rzeczywistości porywane, kierowane. I możemy być prowadzeni w duchu. Ja wierzę, że to jest częścią prowadzenia w duchu. Nie dać się wkręcić w gierki tego świata. W zmysłowość tego świata. Bo u Pana są lepsze rzeczy. U Pana są wspanialsze rzeczy i możemy być szczęśliwi. Jezus powiedział, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. I możemy chodzić w niepokoju, w lęku, w przerażeniu, w potępieniu, oskarżeniu, smutku, depresji. Możemy. Nasze uczucia bardzo łatwo nam tego dostarczą, nasze zmysły. Ale możemy chodzić w pokoju, radości, przebaczeniu, wolności. Jezus wręcz nam nakazuje, słowo nas
nam mówi, tak macie chodzić, bo tylko wtedy będziecie światłością. Nie wtedy, że będą patrzeć na nas i mówić, no jesteś w takiej samej depresji jak ludzie ze świata. Masz takie same troski jak ludzie ze świata. Totalnie nie odbierasz. Czym my się mamy różnić od ludzi tego świata? Właśnie tym Jezus powiedział. Mamy dostosowywać nasz umysł do tego, co mówi Bóg, co mówi Słowo Boże, rozumieć rzeczywistość, ale też mamy pilnować naszych emocji, aby były dostosowane, zgrane, harmonijne z niebem. Aby nikt i nic nie zdołał nas wytrącić z radości, spokoju, z odwagi, z mocy Bożej. Nic. To jest nasze powołanie. I jeśli widzisz w swoim sercu braki w tej dziedzinie, módl się, aby Bóg ci otworzył, aby Bóg ci pomógł rozwinąć, rozkręcić te duchowe zmysły, aby one na nas wpływały. Ja też się o to modlę dla siebie, bo też mam braki w tej dziedzinie. I mam i chwała, radość, pokój, uwielbienie. Nie noszenie na sobie tego. Wiecie, ja często, tu się dzieliłem nieraz, ja się często łapię w połowie dnia, że jestem pod presją, pod troską, pod jakimś ciężarem. Mówię, Boże, szkoda mi, pół dnia straciłem, żeby chodzić przygnieciony tym dziadostwem. Po co ja to robię? Przecież mam Ciebie. Ale dlatego, że patrzę fizycznymi oczami. Łapmy się na tym. Walczmy z tym. Nie, czuję się źle. Nie, duszo moja, bądź radosna. Ciesz się. Dlaczego? Ale mam tu problem. Ale Bóg ma tu rozwiązanie. Poczekaj dwa dni, poczekaj tydzień, poczekaj miesiąc. Nie panikuj już, nie wkręcaj się już w masakryczne jakieś sytuacje, depresje. Poczekaj, aż Bóg zadziała. Oddaj Mu to w modlitwie i czekaj, aż zadziała. Wierzę. Walczmy z tym, nie dawajmy się. Też mówię o tym w kontekście budowania jedności, kiedy przychodzimy na spotkanie, kiedy przychodzimy, aby uwielbiać Boga. To jeden jest w kosmosie depresji, drugi jest w kosmosie lęku, trzeci jest w kosmosie boli mnie kostka, czwarty jest w kosmosie gdzieś tam. I wiecie, a jeśli mamy, kiedy uwielbiamy Boga, kiedy mamy, wszyscy patrzymy na Niego i cieszymy się Nim, to wtedy jest jedność. To wtedy diabelskie struktury są rozwalane, bo my jednym sercem, jednym duchem. A tak, jeśli moje serce jest w trosce o kogoś tam albo o swoje życie, a Twoje serce jest w zmartwieniu o byt, a czyjeś inne w zmartwieniu, bo on o mnie źle powiedział, jak on mnie źle potraktował, jak oni są beznadziejni, jaką mam złość w sobie na tą sytuację, albo na ten rząd, albo na to, albo na tamto, to nie ma jedności, bo serce każdego z nas jest w inną stronę, ciągnięte emocjami. A kiedy w naszym sercu, jak się zejdziemy, ty jeszcze idąc na spotkanie, już się mówisz, Boże, ja nastrajam się na to, aby być w uwielbieniu dzisiaj, aby skupiać się na Tobie, aby odwrócić mój wzrok, moje emocje od trosk, od tych wszystkich rzeczy, to przychodzimy i wtedy nasze serca są w jednej linii skupione. Patrzymy wszyscy na tron i mówimy chwała. Ja wierzę, że jedno chwała wypowiedziane w jedności wszystkich, kiedy wszyscy razem powiedzą chwała, to jest moc. A nie tylko, Jezus mówił takie słowa, ten lud czci mnie wargami, a ich serce jest daleko ode mnie. Serce w tym, jak sobie sprawić przyjemność, jak sobie ułożyć życie, jak rozwiązać problemy. To wargami możemy śpiewać cokolwiek, ale Bóg chce jedności serca w uwielbieniu. Skupienia na Nim, na Jego pięknie, na tym, że On ma rozwiązanie, że On ma odpowiedź na wszystko. Boże, dzisiaj jest beznadziejnie w moim życiu, ale Ty masz odpowiedź, więc się Tobą cieszę, więc Cię chwalę, bo ta odpowiedź na pewno przyjdzie. Ty za każdym razem przynosiłeś odpowiedź, kiedy lud Cię wołał. Ty teraz też nie zawiedziesz, Ty mnie kochasz. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Jedność. Jedność duchu, o taką jedność Bogu chodzi. Aby jednym sercem, jednym umysłem chwalili Pana. Kto chce przeprosić Boga za coś teraz? Stańmy, kochani. Boże, przepraszamy Cię. Przepraszamy Cię za naszą cielesność. Przepraszamy Cię, Duchu Święty, za naszą zmysłowość, że jesteśmy kierowani zmysłami, a nie Tobą, nie Twoją miłością.
Przepraszamy Cię, Boże.